W dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy sobie porozmawiać w końcu o naprawdę, naprawdę grubych likach, bo wiemy, jaki dokładnie update dostaniemy. I dzisiaj, co ważne, też musimy porozmawiać o Dakerze, bo powiem wam, że Daker to teraz naprawdę dobry sposób na zarabianie gemów chyba, bo ja cały czas mega dużo gemów dostaję z tego Dakeru, dużo więcej niż wcześniej. Zaraz wam o tym opowiem, zaraz wam to pokażę w sumie. I też podobno mi widz pisał, że znowu tutaj jakiś nerw był. Nie wiem, czy to prawda, bo likerzy nic nie napisali. Mam nadzieję, że nie, ale w sumie tak mi się tego nie chce otwierać. Nie wiem, może w ostatni dzień update'u sobie przeklikam te wszystkie klucze, no bo może być tak, że oni ponownie to znerfią. Tym bardziej, że teraz dostaniemy zupełnie inny update. Jakby zróbmy w sumie tak, jak ostatnio wam mówiłem, czyli otwórzmy sobie te 6 celi. Może któregoś filmu nam się uda coś trafić. No i dzisiaj też oczywiście kontynuujemy zarabianie gemów, no i trochę też wydawania, no bo mamy 22 jajka bez huge peta. Mam nadzieję, że maksymalnie 30 jajek mi zejdzie, zanim trafimy właśnie tego huge peta zakichanego. Tutaj cyk, może coś będzie? Nie, niestety nic nie widzę. Jakby może coś było, tylko ja to ominęłem. Zaraz zobaczymy w ekwipunku, bo tak jak kiedyś mówiłem, ramię od mikrofonu zasłania mi czasem dolną część ekranu. Ale nie, nic niestety nie ominam. Dzisiaj tego huge'a chyba musimy sprzedać, bo ja shiny huge petów nie zbieram. Tylko pójdźmy właśnie na Daker na początku i sami zobaczycie, o co chodzi. Tylko mam nadzieję, że wrzuciłem pety. A jak nie, to poczekamy trochę, aż się zrobi po raz kolejny. Wrzuciłem pety i zobaczcie. Nie wiem, czy teraz dostaniemy znowu dużo, ale zobaczymy. No nie, no teraz mniej, ale powiem wam, że miałem 4 razy z rzędu, tak, że dostawałem po 700 tysięcy gemów, więc to jest naprawdę dużo jak za głupi Daker, który możecie sobie co 2 godziny tak naprawdę wrzucić. Tutaj w ogóle takiego peta sobie też kupiłem za 14 milionów gemów. Ale dobra, w sumie na początku pójdźmy na Teriplazę i wam o wszystkim zacznę opowiadać, bo tak jak mówię, dzisiaj trochę musimy znowu zarobić, no i trochę wydać. Dobra, jakby tu mamy taką Teriplazę, no zajmijmy sobie tą budkę powiedzmy. Dzisiaj piąty dzień próbowania sprzedać Rainbow skrzydek. Może dzisiaj w końcu nam się uda, zobaczmy, czy one znowu z ceną w dół poszły. No trochę poszły, nie wiem, za 730 tysięcy dzisiaj spróbujmy to sprzedać. Jest to dobra cena, tak mi się wydaje, nie wiem, powiem wam, że tyle czasu, ile ja to spróbuję sprzedać, to jest masakra. Jeszcze zobaczmy na starcie, czy jakiegoś jajka tu nie ma na tej Triplazie. Tak za bardzo nie widzę, ale może odświeżył nam się Forever Bug. O, odświeżył się. Dobra, to jakby chyba 50 Robuxów mam, tak mi się wydaje. Nawet 100 mam. Dobra, to nawet będziemy mieć trochę więcej tego Forever Packu. Zobaczymy, może tu ja nam się pokaże jakiś ekskluzyw, znaczy ekskluzyw jajko. No nie, tutaj za 100 Robuxów nie ma i tutaj dalej też nic nie widzę, więc dobra, bez sensu. Dobra, wystawię to dalej i zacznę wam opowiadać o likach, bo powiem wam, że liki są naprawdę ciekawe. No i ten 1000 kluczy, powiem wam, że może dzisiaj sobie to otworzymy. Ogólnie ile uzbierało mi się tych innych kluczy teraz już? No tutaj tych trochę, tych krystal też troszeczkę, no i tych tech tak samo. Jakby na drugim koncie mam jeszcze więcej, ale już mi się nie chce przerzucać. Wystawmy dzisiaj te potki znowu i w ogóle jak one w dół poszły. 1,48, to nie wiem, za 1,2 to spróbuję wystawić. Nie, tych potek nawet jeszcze chyba kraftować nie opłaca, powiem wam. Bo jakby przerabianie enchantów i koszt wytworzenia potki pewnie jest większy niż wartość tej potki teraz. Tutaj oczywiście tego huge'a musimy wystawić. Spróbujmy go nawet za rap wystawić. Zobaczymy, może zajdzie, no to jest taki ładny huge pet, których jest giga mało. Tu w ogóle zobaczcie, ktoś ma dwa poliskoty. Dwa poliskoty w wersji shiny. Za 1,8 biliona to wystawił. Dobra, jakby niech to sobie tak postoi chwilę, a przechodząc do lików, pierwsza rzecz to dostaniemy Summer Event. Zobaczcie tutaj tego screena, to Preston wrzucił, dostaniemy właśnie ten event. W ogóle tam jest napisana jedna dziwna rzecz na ten screen, jakby jak przyjrzycie się bardziej, to tam jest napisane Obi-War na tej tablicy, więc nie wiem, o co chodzi, jakby to będzie Summer Event, ale nie, może to Obi to jest coś takiego po prostu, że losowo sobie napisali, a to będzie po prostu Summer World. No nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie Obi-War, bo ja jestem tragiczny w Obi. To będzie jakaś taka forma Summer Eventu. Jakby muszę znaleźć screeny z poprzedniego Pet Simulatora, bo w tym na pewno też sporo dostaniemy tych rzeczy. Też wam to pokażę, zobaczycie sami, jak to wygląda. Jak to wyglądało w sumie. Kurczę, no jakieś jajko bym chciał na starcie filmu otworzyć. Tu żadnego nie widzę niestety. Dobra, powiem wam, że za chwilę to otworzymy. Powiem wam, że już coś się sprzedało. Sprzedał nam się ten shiny. Jakby nie wiem, czy za tanio go nie wystawiłem, bo możliwe, że on miał jakiś zaniżony rap czy coś takiego. Ile takie shiny inne huge pety chodzą na przykład? Nie wiem, powiedzmy, ja mam shiny pety. Mam tutaj na przykład takiego. Tych jest 385 i on jest wart 194 miliony. No nie, no dobra, to nie miał zaniżonego rapu. Po prostu ktoś sobie go kupił. Podobał się komuś najwidoczniej. Dobra, ale pierwsze gemy zarobione większe. Dobra, powiem wam, że trochę to stoi, ale tak średnio mi się, powiem wam, to sprzedaje. Tu w ogóle mamy jajko, troszeczkę powyżej rapu, ale dobra, pierwsze jajko mamy, to będzie nasze 23 jajko. I tu przy okazji Love Melona, widzę, ciekawy za ile gościu wystawił, za 17,5. No to trochę drogo. Jeszcze w ogóle kolejną ciekawą rzeczą jest ten skill, zobaczcie jaki on jest drogi, on nie jest jakiś super dobry. Nie wiem, większość ludzi chyba myśli, że on jest dobry. Dobra, otwórzmy sobie to jajko, ale w sumie jeszcze jedna ważna rzecz, o której jeszcze zapomniałem. Rekrutujemy oczywiście do klanu, na razie mam mało miejsca, ale jak ktoś jest dobry, to znajdzie się i dla niego, bo jest
jak ktoś ma dużo hiszpetów, dużo gra, to zapraszamy. Oczywiście, ale dobra, jakby otwórzmy to jajko. No i oczywiście na moim Discordzie się zgłaszajcie. Link do mojego Discorda jest zawsze w opisie filmu. Zobaczmy, czy w końcu będzie huge. Już myślałem, że będzie huge, no nie, ale mnie gra strollowała. Jakby tak długo się kręciło, myślałem, że zacznie rosnąć. Dobra, no tu mamy 23 jajko bez huge'a. Ale mnie gra strollowała. Dobra, niech to sobie trochę jeszcze tutaj postoi. Jakby no więcej musimy dzisiaj tego otworzyć. O, w ogóle lepsza budka się zwolniła. Pójdźmy sobie tutaj, tutaj do tej bardziej widocznej. Jakby jeszcze mailbox możemy sprawdzić. Może kolejne huge jajko zrobimy i będzie być z tego huge. Tutaj oczywiście pozdro, tutaj pozdrawia też oczywiście. Tak samo pozdro, tutaj otwórz na odcinku, otworzymy. Tutaj gem nie zdążyłem przeczytać, ale dziękuję za milion gemów. Tutaj zobacz sekret banany. Też zobaczymy tutaj pozdro. Tutaj czytam huge peta. Nie daję huge peta, ale widzę, coś mi schodzi. Coś grubego mi zeszło. Chyba wszystkie potki. A nie, połowa potek mi zeszła tutaj. Dobra, no to powiedzmy, że na razie idzie nieźle. Na razie idzie nam nieźle z sprzedawaniem. Tutaj coś tam z KBD. Tutaj taki pecik. I dziękuję oczywiście za ekskluzywa. Tutaj jeszcze coś takiego mamy. Na maszynę i czy nagram pet catchers. Jak będzie update, to nagram. Wiem, że był z brach petami update, ale no nie był to duży update. Mam nadzieję, że kolejny będzie większy. Tutaj kiedy car for sale? No nie wiem, z tym car for sale. Tutaj też chyba coś do klanu było, ale tak jak mówię, na Discordzie się zgłaszajcie, to jeszcze taki ekskluzyw. I oczywiście pozdro tutaj IBG. I kolejne ekskluzje, więc też dziękuję, no i tutaj coś takiego i takiego. Oj właśnie, co jeszcze do tych void kluczy? Wiemy, jakie są szanse na huge peta. Zobaczcie tutaj te właśnie szanse. Szansa jest 1 do 1500 na tego huge peta, tego hologram kata. Czyli statystycznie musielibyście otworzyć 1500 takich kluczy, żeby wydropić huge'a. Może dzisiaj sobie trochę to potwieramy, ale w sumie też otwórzmy sobie dwa global gifty. Zobaczę, może z global giftów nam coś wyleci. Jakiś huge'ek czy coś takiego. Tutaj oczywiście te klucze. Tutaj jakiś ultimate nam wyleciał, TNT, no ale nie ma huge'a. Dobra, chwilę niech to postoi i musimy trochę jajek dokupić. Tutaj w ogóle ten skill za 67 milionów i on 71 jest warty. Coś tam powiem wam, że jeszcze leciutko się sprzedaje, ale wracając jeszcze do tego summer eventu, w ogóle zobaczcie, że oni tego samego budynku użyli w nowym pet symulatorze co starym, bo jakby to jest screen ze starego pet symulatora, ze starego jakby eventu. No i pewnie też dużo innych rzeczy się będzie powtarzać. Na przykład myślę, że te pety się powtórzą. To są ze starego pet symulatora, myślę, że użyją podobnych albo takich samych. W starym pet symulatorze też taką dosyć fajną rzeczą był summer pass. Mieliście coś takiego, gdzie tam były różne jakby i się odblokowywało to i dostawaliście za to takie tiki jajka. Te tiki jajka to było coś takiego, że tam mieliście, nie wiem, chyba 1% na huge'a, czy tam 0,1% na huge'a. Pamiętam, że 3 takie huge'y trafiłem na The Voidzie właśnie. I też w ogóle jeszcze kolejna śmieszna rzecz. Zobaczcie tutaj tą skrzynkę. Oni do nowego enchantu użyli jakby, no, starej skrzynki, która była w summer evencie, w starym pet symulatorze, no bo tutaj zobaczcie, chociaż nie, na tym koncie nie mam. Na drugim mam. Ale no ciekawe, jakby, no, tak jak mówię, raczej sporo rzeczy odgrzeją ze starego pet symulatora, ale miejmy nadzieję, że coś mocnego przygotują. Bo na przykład w starym pet symulatorze w trzeciej części summer eventu mieliście do trafienia Titanica z jajka. Było 100 Titaników do trafienia, nie wiem, czy ludzie 100 trafili, ale tam chyba był limit właśnie, że 100 Titaników może zostać trafionych. Chociaż w sumie to nie, jak patrzę tutaj na tego screena, to po prostu było tak, że ten Titanic chyba był do trafienia przez jakiś określony czas. Finalnie tych Titaników ludzie trafili, to się nazywa Titanic Cut. 97 ich trafili, to nie jest to tak wcale mało jak na Prestona, tym bardziej, że jest 53 sztuki. Chociaż w sumie 53 to i tak nie tak mało wcale. Dobra, jakby powiem wam, że to dalej się nie chce za bardzo sprzedawać. Otwórzmy jeszcze kilka jajek, no w końcu musimy tego huge'a trafić. Nie wiem, jeżeli nie trafimy w dzisiejszym filmie, to naprawdę Preston mi coś popsuł i zablokował mi możliwość trafiania huge petów. No i tutaj pierwsza tripla za standardzik, jak zwykle ktoś za drogo to wystawia. Ile te jajka chodzą w ogóle? 31, 33,1. Dobra, no to tak jakbyśmy za 34 kupili tak z kilka, to byłoby git. Tak jak mówię, mamy 23 jajka na razie bez huge'a. No tutaj już trochę lepiej, bo za 33,5, a więc to jak najbardziej możemy sobie kupić. Tylko tak się ładuje. Dobra, już myślałem, że zbuguje mi się coś. I tu jeszcze mam jakieś jajka. Tu jeszcze tanie były, no nie, no mogłem spojrzeć. Ile gościu tego ma tutaj? No dużo tu ma po rapie. Dobra, kupmy sobie z kilka tych jajek jakby. Zróbmy tak, żebyśmy więcej gemów zarobili w tym odcinku niż wydali. A więc nie wiem, ile jeszcze tych jajek mogę kupić, szczerze mówiąc. Zarobiliśmy 320 milionów za huge'a, jakieś 60 milionów za potki, czyli 380 milionów zarobiliśmy. No tak z 6-7 jajek kupmy. Dobra, z jeszcze jedno sobie kupmy. Ile teraz w ogóle będzie mieć tych jajek? 4 mamy. Dobra, to tak powiedzmy... Dobra, dzisiaj zaszalajmy, powiedzmy, że 7 otwórzmy. No nie będzie to duży zarobek, będzie to zarobku 150 milionów, wydane 210, ale może się uda akurat coś trafić, kto wie. Albo dobra, w sumie niech będzie tyle, niech będzie 6, bo 17,1 taka fajna liczba. Jakby pierwsze testowo sobie otwórzmy, wiadomo, tutaj na triplazie, no bo może akurat zbugowana taki kiedyś trafiliśmy. Oczywiście z tym zbugowanym żartuję, ale kto wie, tutaj na triplazie raz mi oddało. No nie, niestety nic nie mamy, mamy takiego zwykłego peta. Czy ja w ogóle
ogóle w tym update trafiłem chociaż jednego tego najlepszego, bo taki najlepszy jest tutaj. Axolotl. Ja chyba ani jednego takiego Axolotla nie trafiłem, tak mi się wydaje. Axolotl, wpiszmy. No zobaczcie, że nawet ani jednego najlepszego peta nie trafiłem. Ekskluzywa. No nie, no zepsuli mi tego laka totalnie. Jak ja nawet ekskluzywa najlepszego trafić nie mogę. Dobra, idziemy z tej teriplazy. Jakby powiem wam, że jeżeli tutaj chodzi o ten devoid, to mi jakby nie oddaje to. Nie, pójdźmy sobie tutaj na tą 101 strefę. Tutaj jest duża szansa na huge peta z tych celi. Może te cele nam jakoś oddadzą, albo jeszcze w ogóle lepiej. Otwórzmy sobie to golden kluczem. Tutaj jakby to sobie zdejmijmy. Wrzućmy jajko tutaj do celi, cyk. I tam zobaczmy, czy gościu na przykład nam ten szczęście przyniesie. Tutaj Błażej, zobaczmy, czy przyniesie nam szczęście. No niestety, Błażej nam nie przyniósł szczęścia. Nic nam ciekawego nie wyleciało. Zobaczymy, jaki znajomy przyniesie mi szczęście. Tutaj dalej zobaczmy. Zobaczmy, czy Derox przyniesie nam szczęście. Przy nim otwórzmy tutaj. No niestety, też nie ma. Tutaj już resta celi pootwierana. Jakby powiem wam, że wydaje mi się, że ja sam sobie szczęście przyniosę. Tutaj jest moje drugie konto. Otwórzmy sobie tutaj taki, zobaczmy, czy sam sobie szczęście przyniosę. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. No, chociaż niestety nie. Powiem wam, że się pogubiłem z tym liczeniem tych jajek. Były 23, 23... Będę musiał to na filmie sprawdzić później. Pogubiłem się z tym wszystkim tutaj. Jakby myślę, że musimy otworzyć te jajka przy jednej osobie. Przy Prestonie. Preston musi widzieć, że wydajemy Robux na jego grę. Znaczy w sumie to nie Robux, ale ktoś musiał wydać Robux na te jajka. I przy nim nam tutaj w końcu coś dopisze. No tutaj niestety nie mam, ale przynajmniej w końcu Axolot i drugi Axolot. Dobra, tyle czasu nie leciał mi te Axolotle i w końcu wyleciał nawet jeden Shiny. Dobra, powiedziałem, że nie wyleciał mi, to mi wyleciały. W kolejnym filmie powiem wam, że chcę Titanika, ale dobra, sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego.